Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym odcinku na kanale My Kobietki. Z tej strony Beata i Iwona. Dzisiaj zapraszamy Was na przegląd letnich sukienek ze sklepu Sinsay. Zamówiłyśmy 20, więc mamy nadzieję, że każda z Was znajdzie tu idealną sukienkę dla siebie. Więc jeśli jesteście miłośniczkami sukienek, to serdecznie zapraszamy Was do oglądania. Jak zwykle nasze wymiary oraz linki do sukienek, które dzisiaj będziemy mierzyły, znajdziecie w opisie pod filmem. Dziewczyny, zacznę od bardzo efektownej sukienki. Gdy ją zobaczyłam na stronie, to od razu wpadła mi ona w oko. Zachwyciła mnie jej kolorystyka. Uważam, że połączenie koloru czerwonego z kolorem niebieskim wygląda naprawdę świetnie. Zobaczcie, tak się prezentuje ten wzór z bliska. Natomiast jeśli chodzi o długość, tak jak widzicie, jest to długa sukienka. Przy wzroście 1,69 m tak się ona prezentuje. Jeśli chodzi o jej górę, to mamy tu głęboki dekolt w kształcie litery V, ale dziewczyny, ten dekolt trzyma się stabilnie i subtelnie podkreśla kobiece atuty. W tej partii sukienka ładnie dopasowana jest do sylwetki, natomiast jak widzicie, dół jest taki luźny, rozkloszowany, co zapewnia nam swobodę noszenia. Jeśli chodzi o rękawy, to mamy tu długie, szerokie rękawy. Bardzo mi się one podobają, ale gdy ją zamawiałam, to zastanawiałam się, czy te rękawy będą komfortowe w noszeniu, ale dziewczyny, naprawdę są wygodne, ponieważ nie są, wiecie, takie bardzo długie, a wyglądają naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o cenę, to za tę sukienkę zapłaciłam 79,99. Mamy tu również świetny skład, ponieważ wykonana jest w 100% z wiskozy. Możecie ją kupić tylko w tej wersji kolorystycznej i na mnie widzicie rozmiar M. Moja pierwsza propozycja to sukienka w paski. Gdy ją zobaczyłam na stronie, to od razu wiedziałam, że chcę ją przymierzyć, ponieważ chętnie bym sobie ją zostawiła. Nawet niedawno mierzyłam bardzo podobną sukienkę, ale tamta bardzo prześwitywała, więc jej nie kupiłam. Tu jeśli chodzi o prześwity, to delikatnie prześwituje, ale myślę, że sprawę załatwi cielista bielizna. Jak widzicie, sukienka po całości zapinana jest na guziki, natomiast talia zaznaczona jest za pomocą paska z tego samego materiału. Ale dziewczyny, chcę Wam zaznaczyć, że ten pasek nie trzyma się stabilnie, cały czas się rozjeżdża, co mnie bardzo denerwuje. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, to możecie je nosić w ten sposób właśnie podpięte, albo je odwinąć i wtedy będziecie miał taki klasyczny długi rękaw. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L i tak się ona prezentuje. W jej składzie mamy 60% bawełny i 40% poliestru. Dostępna jest tylko w tej wersji kolorystycznej i zapłacicie za nią 59,99. Kolejna świetna sukienka. Uszyta jest ona z łączonych falban. Posiada również cienkie, regulowane ramionczka. Dziewczyny, zobaczcie, jak prezentuje się ten materiał z bliska. Mamy tu bardzo fajny, delikatny wzór ze złotą nitką. Dziewczyny, chcę Wam jeszcze zaznaczyć, że pomimo tego, że sukienka jest w jasnym kolorze, to nie prześwituje, ponieważ mamy tu podszewkę. Co prawda ta podszewka jest krótka, ale najważniejsze, że zakrywa nam ona pośladki. Jeśli chodzi o skład, to sukienka wykonana jest w 98% z bawełny i w 2% z poliestru. Na mnie widzicie, dziewczyny, rozmiar M i tak się ona prezentuje. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 69,99. Kolejna propozycja w paski. Ta sukienka jest w takiej samej kolorystyce jak sukienka, którą mierzyłam przed chwilą, ale dziewczyny, tu mamy cienkie ramionczka. Ramionczka są regulowane, także każda z Was długość ramionczek może dostosować pod siebie. Dziewczyny, w tej sukience podoba mi się przód. Uważam, że bardzo ładnie wygląda. Ładnie jest dopasowany do biustu. Talia też jest tu zaznaczona za pomocą paska wykonanego z drobnych gumeczek. Zobaczcie. Tak wygląda z bliska, natomiast dół jest rozkloszowany. Jeśli chodzi o jej długość, to przy wzroście 164 cm tak się ona prezentuje. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L i rozmiar jest dobry. Ma ona również fajny skład, ponieważ wykonana jest w 100% z wiskozy, kosztuje 49,99 i możecie ją kupić tylko w tej wersji kolorystycznej. Teraz sukienka o długości mini, ale mi jej długość jak najbardziej odpowiada. Ja w tej długości czuję się dobrze. Gorzej, dziewczyny, z rozmiarem, ponieważ co prawda mam na sobie sukienkę w rozmiarze M i taki też rozmiar noszę na co dzień,
ale niestety jest ona na mnie za mała. O ile w tej partii wygląda nawet w porządku, no to niestety w biuście jest za ciasna. Nie wiem, czy widać to na kamerze, ale spłaszcza mi ona biust. Ta sukienka posiada również bufiaste rękawy zakończone gumką. Uważam, że wyglądają one efektownie, ale zdecydowanie nie są to rękawy stworzone dla mojej sylwetki, ponieważ ja mam szerokie ramiona, ale stwierdziłam, że i tak pokażę Wam tę sukienkę, bo być może którejś z Was przypadnie ona do gustu. Jest ona wykonana z ażurowego materiału. Zobaczcie, tak się prezentuje z bliska. W jej składzie mamy 100% bawełny. Ta sukienka posiada również bardzo ładny tył. Tak się on prezentuje. Tak jak już mówiłam, mam na sobie rozmiar M i ta sukienka kosztuje 59,99. Kolejna sukienka o długości mini, wykonana w 80% z wiskozy i w 20% z lnu. Zobaczcie, tak z bliska prezentuje się ten materiał. Podoba mi się, że mamy tu złote detale, ponieważ sukienka zapinana jest na złote zatrzaski. W taki sam sposób zapinane są rękawy i jeśli chodzi o rękawy, to dziewczyny możemy je nosić na dwa sposoby, albo w ten sposób, albo właśnie tak podpięte. W pasie mamy troczki, które wszyte są tu na stałe. Za ich pomocą możemy sobie regulować szerokość w pasie, dzięki czemu mamy ładnie podkreśloną talię. Zobaczcie, tak sukienka prezentuje się z każdej strony. Chcę Wam zaznaczyć, że delikatnie ona prześwituje. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M i moim zdaniem rozmiar jest trafiony. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 59,99. Teraz coś czarnego. Jest to taka prosta, klasyczna sukienka na cienkich ramionczkach. Tak naprawdę jedynym takim elementem przyciągającym naszą uwagę jest ta falbanka z przodu. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z każdej strony. Na mnie widzicie rozmiar M i jest ona na mnie idealna. Jeśli chodzi o skład, to wykonana jest w 74% z wiskozy, reszta to poliester i kosztuje ona 49,99. Zmiana wzoru, tym razem sukienka w grochy. Jak widzicie, jest ona o długości maxi. Mamy tu klasyczny okrągły dekolt i odcięcie w pasie. Natomiast z tyłu posiada rozcięcie zapinane na guzik. Wykonana jest w 100% z wiskozy. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 39,99 i możecie ją kupić tylko w tej wersji kolorystycznej. Teraz dla odmiany coś gładkiego, sukienka w kolorze kremowym. Jest to propozycja bardziej podkreślająca kobiece kształty. Jak widzicie, jest ona taka prosta, minimalistyczna. Podoba mi się tu dekolt, uważam, że wygląda bardzo ładnie. Ten materiał dziewczyny jest taki mięsisty. W jej składzie mamy 50% modalu, 48% bawełny i 2% elastanu. Pokażę Wam również ten materiał z bliska. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L i uważam, że rozmiar jest dobry. Co prawda jest ona dopasowana ładnie do sylwetki, ale nie jest zbyt obcisła. Ja w niej czuję się komfortowo. Jeśli chodzi o cenę, to zapłacicie za nią 39,99 i dostępna jest tylko w tej wersji kolorystycznej. Tu podobny klimat, bardzo podobna sukienka, jeśli chodzi o krój do tej sukienki w kolorze kremowym. Tu mamy praktycznie taki sam dekolt. Sukienka również ładnie dopasowana jest do sylwetki. Natomiast jeśli chodzi o długość, to ta jest nieco dłuższa. Zobaczcie, tak prezentuje się długość przy wzroście 164 cm. Natomiast jeśli chodzi o skład, to mamy tu taki sam skład, ponieważ sukienka wykonana jest w 50% z modalu, 48% to bawełna i 2% to elastan. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L i zapłacicie za nią 39,99. Kolejna propozycja, jeśli chodzi o sukienki o długości mini. Sukienka o luźnym kroju, pod którą kryjecie sobie wszystkie mankamenty sylwetki, na przykład odstający brzuszek. Dodatkowo dzięki temu, że jest to sukienka o luźnym kroju, to jest bardzo wygodna. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z każdej strony. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze M i rozmiarowo jest ona na mnie dobra. Jeśli chodzi o skład, to niestety nie ma tu rewelacji, ponieważ wykonana jest w 98% z poliestru i w 2% z elastanu. A jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 59,99. Teraz sukienka w kolorystyce granatowo-białej w kwiatowy wzór. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z bliska.
Mamy tu kopertowy dekolt, który się nie rozjeżdża, ponieważ mamy tu zatrzaskę. Na szczególną uwagę zasługuje również bok sukienki, ponieważ po pierwsze mamy tu asymetrię, a po drugie sukienka nie jest zapinana z przodu, tylko z boku na złote guziki. Moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z każdej strony. Mamy tu również zwiewne rękawy. Jeśli chodzi o rozmiar, to na stronie jest podana informacja, że rozmiarówka jest zaniżona i rzeczywiście w moim przypadku ta informacja się sprawdziła. Ja na co dzień noszę rozmiar M, sukienkę mam w rozmiarze L i jest ona na mnie dobra. Jeśli natomiast dziewczyny chodzi o skład, to mamy tu dobry skład. Sukienka wykonana jest w 85% z wiskozy, a reszta to poliamid i kosztuje ona 39,99. Teraz sukienka w kolorystyce beżowo-kremowej. Jeśli chodzi o kolorystykę, to jak najbardziej mi ona odpowiada. Ja wielokrotnie powtarzałam, że lubię kolor beżowy i uważam, że w połączeniu z kolorem kremowym wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ale muszę Wam, dziewczyny, powiedzieć, że co do tej sukienki miałam o wiele większe oczekiwania i o ile góra mi się podoba, to niestety dół już nie. Myślałam, że będzie on bardziej rozkloszowany, no i nie podoba mi się, jak wygląda ona na mnie w tej partii. Zobaczcie, mam tu taki nadmiar materiału. No niestety ta sukienka po prostu nie wygląda dobrze na mojej sylwetce, ale być może, dziewczyny, na Was będzie ona wyglądała naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda tył. Sukienka wykonana jest w 100% z wiskozy, na mnie widzicie rozmiar M i kosztuje ona 49,99. Teraz sukienka w bardzo ładnej kolorystyce, w nieoczywisty wzór. Spójrzcie, tak wygląda z bliska. Góra sukienki wykonana jest z drobnych gumeczek, dzięki temu ładnie dopasowuje się w biuście. Jest ona na cienkich ramionczkach, ramionczka są regulowane. Natomiast jeśli chodzi o dół, to jak widzicie, jest on rozkloszowany, dzięki temu sukienka jest bardzo wygodna i komfortowa w noszeniu. Wykonana jest w 100% z wiskozy, na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L i kosztuje ona 39,99. Tutaj mam sukienkę wykonaną z bawełny z domieszką lnu. Jest ona w uniwersalnym kolorze, w którym myślę, że większość Pań będzie czuło się komfortowo. Jest ona o luźnym kroju, który zapewnia nam wygodę. Uszyta jest z takich łączonych falban. Zapinana jest po całości na guziki. Myślę, że również ma fajną długość, ponieważ zobaczcie, przy wzroście 164 cm tak się prezentuje. Dziewczyny, ta sukienka również posiada kieszenie. Na mnie widzicie rozmiar L i tak się ona prezentuje z tyłu. Oprócz tego koloru możecie ją kupić jeszcze w kolorze niebieskim i kosztuje ona 69,99. Kolejna sukienka o luźnym kroju, uszyta jest z łączonych falban. Ma ona bardzo fajną długość. Ja taką długość w sukienkach najbardziej lubię. Jak widzicie, sięga mi przed kolano. Mamy tu dekolt w literę V, który wysmukla sylwetkę. Ta sukienka wykonana jest w 100% z bawełny. Zobaczcie, tak wygląda ona z każdej strony. Na mnie widzicie rozmiar L i rozmiar jest dobry. Kosztuje ona 49,99 i dostępna jest tylko w tej wersji kolorystycznej. Sukienka w bardzo przyjemnej kolorystyce. Falbanka przy dekolcie i przy rękawach dodają jej uroku. Ponadto rozcięcie na nogę również wykończone jest falbanką. Sukienka zapinana jest z boku na kryty suwak. Jak widzicie, ładnie dopasowana jest w tej partii, natomiast dół jest lekko rozkloszowany. Chcę Wam, dziewczyny, zaznaczyć, że sukienka posiada podszewkę. Co prawda podszewka jest króciutka, ale zatyka pośladki, także jest dobrze. Myślę, że jest to fajna propozycja na przykład na wesele. Co prawda wykonana jest z poliestru, ale przyznajcie, że wizualnie prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L i tak ona wygląda z każdej strony. Kosztuje 49,99 i dostępna jest tylko w tej wersji kolorystycznej. Teraz sukienka w kwiatowy wzór. Jest ona na cienkich ramionczkach, zapinana jest z tyłu na kryty suwak. W tej sukience podoba mi się przód. Zobaczcie, mamy tu ozdobne marszczenie. Dodatkowo to głębokie rozcięcie z przodu dodaje jej wyjątkowego wyglądu.
Dodatkowym atutem tej sukienki jest materiał, ponieważ wykonana jest w 85% z wiskozy i 15% z lnu. Na mnie, dziewczyny, widzicie sukienkę w rozmiarze L i tak się ona prezentuje. Jeśli chodzi o długość, to przy moim wzroście sięga mi do kostek. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to zapłacicie za nią 59,99. Kolejna propozycja na ramionczkach. Ten model wyposażony jest z przodu w rząd ozdobnych guzików. Jak widzicie, góra jest ładnie dopasowana do sylwetki, natomiast od pasa w dół sukienka jest rozkloszowana, zakończona jest falbanką. Zobaczcie ten wzór i materiał z bliska. Myślę, że jest to świetna propozycja na upalne dni, ponieważ ta sukienka wykonana jest z przewiewnej wiskozy. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L i taki też rozmiar noszę na co dzień i zapłacicie za nią 39,99. To już ostatnia propozycja w dzisiejszym odcinku. Kolejna sukienka na ramionczkach. Jak widzicie, jest ona ładnie dopasowana do sylwetki. Dziewczyny, ten wierzchni materiał wykonany jest z takiej siateczki. Zobaczcie z bliska. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze L i taki też rozmiar noszę na co dzień. Sukienka wykonana jest w 94% z poliestru, a reszta to elastan. I chyba jest to najtańsza sukienka w dzisiejszym odcinku, ponieważ kosztuje ona 29,99. Dziewczyny, to już wszystkie nasze propozycje, jeśli chodzi o sukienki ze sklepu Sinsay. Mamy nadzieję, że znalazłyście tu coś dla siebie. Jeśli tak, to przypominam, że linki do wszystkich sukienek znajdziecie w opisie pod filmem. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że niektóre z tych sukienek możecie kupić jeszcze taniej, ponieważ na stronie jest dostępny kod rabatowy -25% na wybrane produkty. Nie wiem, jak długo będzie on aktywny, także korzystajcie. A my się już dzisiaj z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam bardzo, że byłyście z nami. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa!